pani z pieskiem. Pani ma na imię? Ewa. Ewa. Pani Ewa. Tak. Pani Ewo. Co pani tutaj uprawia? Uprawiam przede wszystkim ogórki i pomidory. No i oczywiście drzew owocowych sporo tutaj jest, także uwielbiam. No i kwiaty przede wszystkim. To moja pasja. Basen już tylko do moczenia nóg, bo jak wnuczka była mniejsza i córka, no to oczywiście kąpały się w baseniku takim malutkim, ale teraz już tylko dla ochłody służy. Jak często pani tutaj bywa? No teraz od pół roku jestem na emeryturze, to się staram być dość często, bo przedtem to miałam malutko czasu, nie? A teraz jestem często. No powiedziałabym, że codziennie albo co drugi dzień, no za wyjątkiem wyjazdów jakikolwiek i tak dalej, nie? No po prostu to jest moje życie. Już działkę mam bardzo długo, już 36 lat uprawiam tą działkę. To jest szmat drogi. Oczywiście szmat czasu. Też widać włożoną pracę. Ile pani tutaj włożyła pracy i trudu? Czy pani sama to uprawia? Czy ktoś pani pomaga? No niestety tak się złożyło, że sama jestem i to uprawiam. I mam dużo. No teraz wnuk dorósł, to przyjeżdża mi trawę kosić. To muszę go poprosić. To jest taki 19-latek, to mi kosi trawę. No a tak to przyjeżdżam i tyle, co dam radę zrobić, to robię. I jeszcze towarzyszy pani przepiękny piesek. Piękny piesek, od pół roku mam pieska, no wiadomo, emerytka, no to musi mieć troszeczkę więcej czasu i mam dla pieska czas, jest bardzo spokojny, też jest taki piesek, bym powiedziała, znaleziony i to nie jest od małego, tylko mam go, ale jest bardzo przychylny i wszyscy go kochają, wnuczka najbardziej. Z czego jest pani najbardziej dumna na swojej działce? Z czego? Z tych moich zbiorów, które mam, bo zaprawiam ogórki i wnuczka mówi, babcia, ty robisz najwspanialsze ogórki z wszystkich i musisz dużo ich pozaprawiać. No i owoce, mam suszone jabłuszka, chętnie państwa poczęstuję, które też zostały, bo spadają z drzew, to później mam dużo pracy i to wieczorem suszę. No dumna, no z tego, że sobie tak radzę. No działka duża, no trzeba zadbać tutaj. No i ciągle wjedzie się na urlop troszeczkę, no to później znowu trzeba nadganiać. I tak w koło. A gospodarz goni, żeby był w miarę porządek. To są kwiatuszki, które ładnie mają się pnąć na dół i miała być taka ładna kompozycja stworzona. No ale niestety, taka pogoda jaka jest, susza, no i zeschły mi. Nie było mnie teraz 2 tygodnie i praktycznie tak słabo to troszeczkę wygląda. No oleandry hoduję też, nie? Potem jest też właśnie dylemat z tymi oleandrami, bo muszę je wywozić do domu, do piwnicy. Na zimę trzeba. Są to ciężkie donice potem, a mam je 3. Tam jest ten różowy, tu jest ten biały, a jeden mi zmarzł niestety i tam odbija. No ale no jakoś trzeba sobie radzić. Ostatnio na tych rubetkach pokazywaliśmy przepiękne pszczoły. Tak, no na pewno. Ja nieraz przychodzę, jak kwitną. Róże jakoś przykwitły mi teraz, ale nieraz patruję się w te kwiaty i mówię, jak natura potrafi pięknie ukształtować to wszystko. To jest aż nie do wiary, że są tak malownicze te wszystkie kwiaty. Ja w sumie to takie, one mi się same rozsiewają. Ja nie mam tej mojej działki tak uporządkowanej, tak pod linijkę jak niektórzy. Ja lubię taką łąkę bardziej i one sobie tam rosną i niech sobie rosną. Ja trochę powyrywam, bo gdzieś tam ogórki, cukinia jest, no na początku jeszcze rododendron. Drony gdzieś ładnie kwitną, ale teraz no niezbyt ta pogoda nam sprzyja, bo jest bardzo sucho, ile trzeba by było lać tej wody. No trzeba by posadzić teraz oliwki i pomarańcze. Wszystko możliwe, żeby się udały w naszych ogrodach. Pewno, że jest przyjemniej, jak się przyjedzie do ogródka i jest takie świeże powietrze po prostu, nie? No, to jest tak rzeźko i fajnie, a tak to... No, ale jest też fajnie i ja powiem, że mało odpoczywam na tej działce, bo ciągle mam coś do zrobienia, ale myślę, że przyjdzie taki czas, że będę się mogła polenić troszeczkę. Tak jak mój piesek.
My na działkach generalnie mało odpoczywamy, tylko tak. Przychodzimy do pracy. Tak. Spędzasz na działce jako rekreacja. Ja mówię, no 3 razy do roku to udaje mi się tam poleżeć, a tak to raczej cały czas praca i coś się dzieje, bo mam duży basen, więc trzeba tą wodę filtrować. No, dużo rzeczy trzeba ciągle robić. Trawa rośnie, ścinać, żywo podcinać. Jak się ma uprawy, to trzeba to wszystko wyprawić i później to podlewać. No, jest masa roboty, także rekreacja to raczej jest taka, jeżeli się wszystko zasieje trawą i tylko się wtedy trawnik. Tutaj sąsiad ma taką, kolega ma działkę rekreacyjną, ma samą trawę, więc tylko ścina trawę i to wszystko. Rekreację ma rodzina. Rekreacja ma rodzina, tak, na gryla, na basen, dzieci, wnuczki przyjeżdżają do piaskownicy, zjeżdżalnie, więc rekreacja dla rodziny i dla ich znajomych i dla tego, a tak, no chyba, że w niedzielę to tam tą kawę się wypije w południe, ale potem trzeba to wszystko posprzątać, pogościa i tak dalej, więc dalej nie ma rekreacji. Dawniej to częściej grillowaliśmy na tych działkach, a teraz to mniej czasu, jakoś towarzystwo bardziej leniwe się zrobiło, że nie wiem, no nie ma po prostu czasu i może ta pogoda taka niesprzyjająca jest i no i musimy pracować, jak nie ma czasu na odpoczynek. Wiatru, to byśmy mieli afrykańskie powietrze. Dzisiaj jest cień 29 stopni. Tylko nie czujemy, bo jest mocny wiatr i on to przedmuchuje. Czekaj. Ale proszę, ja przygotowałam, bo ja zaprawiam taką cukinię w zaprawie i ogóreczki. Ja zaprawiam ogórki w zalewie curry i cukinię też w zalewie curry i ogórki kiszone. I przygotowałam tutaj na poczęstunek, ewentualnie na późniejsze spożycie. A to są suszone jabłuszka. Moje koleżanki bardzo to zachwalają, jak jeździmy na wycieczki, to tylko mówią, Ewa, masz te jabłka jeszcze. Bo to moje naturalne, te, które spadają i zerwane oczywiście, nie? Tyle jabłek mi to szkoda później wyrzucać. I jak to spada? No to po prostu siedzę, jakiś film oglądam i coś tam. A pani suszę. Dała jeszcze ten? To są kiszone. Liście z chrzanu. Tak, liść chrzanu. Tak. No ja lubię w takich też, bo później jak otworzę czy coś, nie, czy jak do wnuczki daję, tak, to lepiej z jej od razu. A potem w tym dużym, jak się nie ma tak dużej rodziny, mój wnuk to jest bardzo wybredny, który zresztą ze mną mieszka, to on tak mało. No wnuczka to jak dostanie taki słoik do domu, no to chętnie sobie jedzą. Ci młodzi teraz całkiem inne produkty jedzą, chociaż ogórki im smakują.